20. Pytanie 20. Super. Jak ocenia pan funkcjonowanie dzielnic jako jednego z pomocników w Polsce, jako systemowe rozwiązanie, tak? Jak oceniam? No trudno. Jakie są wady, zalety? O kurczę. To jest trudne pytanie, bo trudno mi jest porównać do sytuacji, bo rozumiem, mamy do porównania sytuację sprzed 1989 roku, tak? No bo wtedy zostały wprowadzone dzielnice, więc no trudno mi jest powiedzieć, jak to funkcjonowało wcześniej. Albo też jakie są, tak przepraszam się, błędy obecnego systemu, tak? Że jakby nie zależne od państwa, okay. Dzielnicy, tylko jakby takie właśnie błędy systemowe. A, czyli w sensie kompetencje na przykład rad dzielnic czy tego typu rzeczy. Tak. Znaczy tak, no to trzeba zacząć od tego, czym są dzielnice, tak? No bo jeżeli dzielnice mają być, zajmować się szerokim wachlarzem spraw na terenie dzielnicy, no to mają obecnie za małe kompetencje, za małe finanse. No przede wszystkim dzielnice są jednostką opiniującą i tak naprawdę my się zajmujemy rozważaniem spraw, które są delegowane przez miasto do nas. My jakby tutaj niewiele spraw inicjujemy dużej wagi. Nie mówię powiedzmy o postawieniu kosza, ale dużej wagi niewiele inicjujemy od siebie. Co nie znaczy, że nie możemy. To jest jakby inna rzecz. Więc jakby dzielnica stosunkowo niewiele musi, a czy może, to zależy od jej składu. To jest pierwsza rzecz. Więc tak, jeżeli z kolei dzielnicę traktujemy jako po prostu taki dodatek, czyli po prostu przesuwamy decyzje z poziomu miasta, z poziomu Placu Wszystkich Świętych na przykład tutaj do nas, no to dzielnica w tym układzie spełnia swoje role, no bo my tak naprawdę decydujemy niejako będąc bliżej pewnych problemów, czy będąc bliżej mieszkańców o pewnych rzeczach, które w gruncie rzeczy zostały zadecydowane już wcześniej, natomiast my się po prostu zastanawiamy na przykład w obrębie pewnej puli, na co wydać pieniądze załóżmy z zakresu bezpieczeństwa, pielęgnacji zieleni czy coś takiego. Więc jeśli miałbym odpowiedzieć zero-jedynkowo, czy uważam, że obecna struktura i funkcjonowanie dzielnic jest prawidłowe, to tak mówię, to zależy bardzo dużo od składu, natomiast czy są potrzebne? Tak, aczkolwiek z jednym zastrzeżeniem, że w tej chwili dzielnice są słabo kontrolowane i to mówię, jakby tutaj nie zależymy od siebie, więc chyba możemy sobie mówić zupełnie szczerze. I tym bardziej się cieszę z takiej inicjatywy jak państwa, bo takie inicjatywy, jak rozumiem, też mają na celu, żeby pokazać, czym tak naprawdę dzielnice się zajmują, znaczy czym tak naprawdę dzielnice się zajmują, albo inaczej, czym się powinny zajmować, a się nie zajmują. Więc mówiąc najkrócej, troszeczkę radni dzielnicowi, radni są nie bardzo zależni. To znaczy, mówiąc najkrócej, czy my coś robimy, czy nie, to jakby to się wszystko tutaj obraca. Więc tyle, jeśli chodzi o takie ogólne wrażenie. Jaki byłby największy problem w funkcjonowaniu dzielnic, gdyby pan mógł pokazać go albo sprecyzować? To jest właśnie ten problem, o którym mówiłem, który tak naprawdę nie do końca zależy od nas. Znaczy, to jest, myślę, kwestia składu osobowego, kompetencji. Okay. To znaczy, to, co rzeczywiście być może się zmieniło w kilku ostatnich latach, co wydaje mi się nie było tak istotne wcześniej, że te pierwsze kadencje, druga, czyli w latach 90. były bardziej społecznikowskie. Pamiętajmy, że zdaje się, na pewno pierwsza, nie wiem czy druga też nie, kadencje były gratisowe, tak? Czyli radni pobili diet. I to oczywiście w obecnych czasach pytanie jest, kto jakby to powiedzieć, by się odważył, czy kto by wtedy objął tą funkcję. Natomiast no, wydaje mi się, że na pewno już ta kadencja poprzednia już zaczęła ten proces no, upolitycznienia dzielnic. Znaczy ja akurat politykę traktuję bardzo serio i bardzo wysoko. Czyli kolejne pytanie ma dotyczyć polityki. Okej, okay, dobra. No więc jaki największy problem? No, skład osobowy. Znaczy, no bo tak jak powiedziałem, dzielnica może wiele, jeżeli ma jakby to w sobie dużo motywacji, no i właśnie kontroli takiego też, by to powiedzieć, stałego indagowania ze strony mieszkańców, bo to może w jakiś sposób zachęcić do działania. I teraz właśnie pytanie dotyczące polityki, czy partie polityczne mają wpływ na funkcjonowanie rad dzielnic? Czy mają wpływ? Tak, i tutaj chodzi właśnie o takie spojrzenie od góry. Largo, tak. Jeszcze nie mówimy tutaj o rzeczywistym takim działaniu na podwórku, tylko takim odgórnym. No trudno mi jest powiedzieć, no ja mam jakby tutaj tylko spostrzeżenia z krakowskich dzielnic. No
tak jak mówię, jakby to być, ja nie lubię, znaczy nie uważam, że słowo upolitycznione albo polityczne jest pejoratywne, ponieważ no, jednak zajmujemy się rzeczami, które mają dużo wspólnego z polityką, jeżeli politykę traktujemy jako działalność na rzecz społeczności, tak? Czyli czy nawet jakaś działalność, jakiś protest, można powiedzieć, że można zawsze mu zależeć, że jest polityczny, mimo że na przykład nie jest realizowany przez radnych. No ale, no, no, ale prawda jest to działalność na rzecz społeczności, więc jest polityczna. Wydaje mi się, że w Krakowie rady, no znaczy tak, partie polityczne mają duży wpływ na rady w Krakowie, no bo wystarczy po prostu zobaczyć afiliacje partyjne radnych, tak, no i sobie policzyć, czy na 21 radnych w większości krakowskich dzielnic jedna z partii nie ma większości. Tak? No ma. No więc jeżeli tak jest, no to sobie odpowiadam na pytanie. Tak, no prawdopodobnie mają. Natomiast no oczywiście to zależy od mechanizmów partii, czy one, jakby to powiedzieć, instrumentalnie wpływają na decyzje konkretne, czy po prostu no w związku z tym, że dany kandydat na radnego stwierdził, że dana partia jest popularna, no to sobie dopisał taką afiliację partyjną, bo ona mu według niego gwarantowała przejście. Więc no raczej ma. No, no to trzeba się zapytać tej partii, czy ona rzeczywiście wpływa. Dziękuję. Mhm. A co by pan zmienił w dzielnicach, żeby funkcjonowały one lepiej? Czy też chodzi o takie systemowe rozwiązania? No, jest pewien kierunek, który został przez radnych miasta Krakowa dwa lata temu zapoczątkowany, a więc jakby to jest zwiększenie kompetencji, znaczy nie kompetencji, zwiększenie poziomu finansowania dzielnic poprzez jakby wpisanie tam stałego procenta dochodu miasta jako zapewnienia finansowania dzielnic, to jest chyba 5%, czyli niezależnie od dochodów, zawsze 5% z dochodów miasta ma być przeznaczone na dzielnice. Czyli to jest jakby to zwiększenie może widoczności działalności dzielnic, no bo kompetencji nie zwiększamy, jak rozumiem, tylko po prostu dzielnica więcej może, bo rzeczywiście no, finanse, którym dysponuje dzielnica, może się zastanawiać, czy one są wystarczające, za małe, czy za duże. Oczywiście są za małe na potrzeby, no ale na każdym, myślę, poziomie mamy ten niedostatek. No to jest jakiś kierunek, myślę, interesujący. Trudno mi jest go jednoznacznie ocenić. Natomiast co bym zmienił? No, znowu wracamy do kwestii, myślę, składu osobowego, bo kwestie jakby tych mechanizmów, myślę, nie są tutaj pierwszorzędne. To znaczy dzielnica ma w tej chwili dość dużą dowolność w działaniu. Bardzo wąski jakby ten zakres, który musi realizować. Także to jakby to powiedzieć zależy, no, wprost mówiąc, od większości w danej radzie. Jeżeli większość stwierdzi, że robimy tyle, no to robimy bardzo wąsko. Natomiast jeśli jest dużo takich, być może to jest związane z tym, że jeżeli jest, powiedzmy, dużo tak zwanych społeczników, czy niezwiązanych z partiami, to być może ten wachlarz jest większy, no bo wtedy, prawda, nie ma jakby to takiej umowy, prawda, no jesteśmy z jednej partii, no to idziemy tą drogą, natomiast jeżeli jest jakby to szersze spektrum, no to wtedy zawsze to musi być jakieś tarcie, no jakaś musi być ugoda, prawda, nie ma jakby to być jednego lidera, który mówi tak, bo my jesteśmy tutaj z tej partii i tak będziemy realizować. Tak mi się wydaje. Czy są jakieś problemy w funkcjonowaniu krakowskich dzielnic? W Krakowie już. Znaczy, to mówię, ja mam stały kontakt z dzielnicami sąsiednimi, czy z przedstawicielem dzielnic sąsiednich. No akurat mój okręg, gdzie graniczy z dzielnicą siódmą, więc tam z dwoma paniami radnymi jestem w stałym kontakcie, czyli ze Zwierzynicem, no i ja obserwuję sytuację w dzielnicy piątej. Natomiast problemy, ja no, bardziej słyszałem, czy bardziej większą mam wiedzę na temat no, pewnych pozytywnych inicjatyw, pewnych, no tutaj chyba tam rada, gdzie pan radny Woźniakiewicz, czyli Czyżyny, jest chyba taka wybijająca się. Słyszałem dużo pozytywnych opinii o radzie, o składzie, o działalności rady siódmej Zwierzyniec, czyli pana Szczęsnego Filipiaka. Natomiast są rady, które wydają się no, jakby nie generować jakichś takich działań śmiałych. No, wśród takich słyszałem właśnie o tej radzie, to jest dwójka. Nie, jedynka to jest Stare Miasto, dwójka to jest. Już powiem sobie. Bo tam z kolei miałem. Po górze? Nie. Brzeguszki. Brzeguszki. Tak.
No tam mamy sytuację taką, przynajmniej z tego co słyszałem, że no, tam był ten projekt na osiedlu oficerskim wprowadzenia reorganizacji ruchu. Tam były te kontrapasy, były też kwestia rozszerzenia strefy parkowania. No słyszałem, że tam sobie radni zupełnie z tym problemem nie poradzili, no bo to jest też jakieś wyzwanie, tak? Czyli radni mogą jakby też realizować pewne problemy, które sami widzą, ale także no, powinni umieć stanąć na wysokości zadania, jakim na przykład są jakieś problemy, które schodzą z poziomu wyliczeń z miasta, tak? No bo tutaj jakby Urząd Miasta czy ZIKIT chciał zorganizować komunikację na tym terenie, no a wydaje się, że tutaj sobie nie poradzili. Nawiązując do wcześniejszego pytania dotyczącego partii politycznych, czy partie polityczne mają wpływ bezpośrednio już w Krakowie, wpływ na funkcjonowanie dzielnicy? Tak, no jakby odpowiedziałem na to pytanie. Jeśli patrzeć się na skład osobowy rad dzielnic, no to jest dominacja jednej partii. No i rzeczywiście zdaje się w większości dzielnic przewodniczącymi są osoby z jednoznaczną afiliacją polityczną. Mówię tu o osobach, które jakby też startowały z logo danej partii, czyli jakby to powiedzieć miały to wsparcie tej partyjnej machiny. Więc jeśli patrzymy się z tego punktu widzenia, tak, mają. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, czy rzeczywiście władze partyjne danej partii, nie wiem, zarząd krakowski, małopolski, czy nawet wyżej, traktuje partię jako element realizacji partyjnych celów, nie umiem powiedzieć, ponieważ no, jakby to ci... No, nie należy do tej partii, która ma większość, więc trudno mi jest to zweryfikować. Można podać szereg przykładów, które by wskazywały na taką ingerencję, no ale nie dysponując konkretnymi dowodami, trudno jest jednoznacznie przesądzić. Czy dzielnice w Krakowie współpracują między sobą? Czy z perspektywy pana dzielnicy jest jakaś nawiązana współpraca i jeżeli tak, jak to wygląda? Więc znowu dwa tory odpowiedzi, ponieważ no, muszę o tym powiedzieć, bo to ma też wpływ na odpowiedź. No, ja jestem akurat w grupie radnych, którzy zostali zakwalifikowani jako opozycyjni, tak? Więc my mamy znacznie mniejszą wiedzę na temat działalności zarządu, a więc jakby te dzielnicy jako całości, mimo że kilkakrotnie o to prosiliśmy, żeby taki jakby rodzaj newslettera czy informacji okólnika takiego między radnymi funkcjonował. Mówię o Gazecie Bronowickiej, która no jakby spełnia trochę inną rolę, no i wydaje, jest wydawana z pewną opóźnieniem co miesiąc, tak? Więc czy, no oczywiście funkcjonuje coś takiego jak tak, konwent przewodniczących Rady Dzielnic, który się spotyka z przewodniczącym Rady Miasta, więc rozumiem, że to jest też ciało, które nie tylko współpracuje na między szczeblami, czyli szczeblem miejskim a dzielnicowym, ale także jest to platforma czy możliwość kontaktu przewodniczących między sobą, czy członków zarządu. Więc jest możliwość, podejrzewam, no akurat w naszej sytuacji dzielnicowej jest taka okoliczność, że przewodniczący jest jednocześnie radnym miasta, co także stwarza dodatkowe możliwości kontaktu z radnymi miejskimi, a także z przedstawicielami dzielnic. Więc trudno mi jest powiedzieć, czy jest jakaś formalna współpraca nawiązana. No, myślę, że siłą rzeczy musi być, chcąc czy nie chcąc. Natomiast mogę tylko powiedzieć, właśnie to jest ta druga ścieżka, mogę powiedzieć o swojej działalności. No ja wyszedłem z założenia takiego, że skoro mój okręg graniczy z, czy może granice mojego okręgu stanowią granice dzielnicy, w tym przypadku Zwierzyńca, no to siłą rzeczy wystąpiłem z mailem, z telefonem do dwóch pani radnych z dzielnicy Zwierzyńca i powiedziałem, słuchajcie, no akurat to jest rzeka Rudawa, jest tą granicą. Mamy sytuację taką, mamy wspólną granicę, jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że będziemy sobie robić sprzątanie wałów, albo będziemy mieć kwestię jakiegoś wysokiego stanu wody, albo, bo tam z dwóch prawda, stron są latarnie, które oświecają wały, no, one są dość często uczęszczane. Jeżeli będzie na przykład jakaś awaria, czy coś takiego, czy będziecie na przykład doświetlać swoją część, no, albo odwrotnie, no to jesteśmy w kontakcie. No nie jestem zadowolony z tej współpracy, bo wydaje się, że poza tym jakimś takim poza promesą współpracy, to albo nie ma podstawy, albo po prostu oni, czy oni nie widzą takiej możliwości. No powiedzmy co kilka miesięcy wymieniamy się takimi mailami ogólnymi, ale jakby to powiedzieć, no, nie są zdiagnozowane problemy, które by mogły być wspólnymi siłami rozwiązane. Tyle. Jak ocenił pan funkcjonowanie dzielnicy Branowice? I czy coś można było tutaj zmienić, albo poprawić?
Ale to się w pół godziny nie zmieścimy, nas będzie to problem. Proszę pana, no czy mówimy o tej kadencji, czy o generalnie? Tej. Niejednoznacznie, tak, jednym słowem mógłbym powiedzieć w ten sposób. Nie mogę powiedzieć, że totalnie negatywnie, czy że nie mam zastrzeżeń. Więc zacznę jakby od pozytywów. Na pewno pozytywem jest to, niezależnie od tego, czy się jakby zgadzam z jakby kierunkiem obranym, to jest to, że jest jakby to silna grupa, która ma zdecydowaną większość i jakby to powiedzieć realizacja wizji obecnego zarządu nie natrafia na żadne problemy związane na przykład z brakiem poparcia wśród radnych. Czyli jeżeli zarząd, pan przewodniczący ustali, że mamy taki projekt uchwały, no to proszę sobie przejrzeć papiery, czy jakikolwiek projekt zarządu został odrzucony przez tą kadencję. Mamy w tej chwili chyba 200 uchwałę, żaden z nich nie został odrzucony. Tak? Czyli jest to jakiś plus, chodzi mi w tym wypadku o mechanizm rządzenia. Tak? Czyli jeżeli po prostu ktoś ma jakąś wizję, został, jakby to powiedzieć, przewodniczącym, no to jest ważne, żebym tą wizję mógł realizować. Czy ona jest, czy nie, to jest inna zupełnie kwestia. Czy te uchwały są podejmowane w sposób jakby doraźny, interwencyjny, czy z jakąś szerszą wizją i perspektywą. W to nie wchodzę. Więc to jest na pewno plus. Plusem na pewno jest to, że jest tutaj szereg osób, które nie są pierwszą kadencją. Więc mówię generalnie o Radzie. Więc to na pewno też umożliwia, mówię tu konkretnie osobie, która jakby interesowała się życiem Rady, ale nie była wcześniej radnym, funkcjonowanie. Biuro, jeśli chodzi o administrację, działa sprawnie, mamy dobry lokal, widzą państwo, możemy się spokojnie w piątkowy wieczór spotkać, mamy tutaj kluczyk, mogę się spotkać z mieszkańcami, mogę się spotkać z państwem, więc od tej strony też jest w porządku i jakby to powiedzieć pan tutaj Jacek Łas, który z ramienia Kancelarii Rady Miasta tutaj funkcjonuje, działa sprawnie, więc to jest też czy z kserowaniem, czy z jakimś takim materiałem, ja raczej nie ma problemu, mamy zresztą ksero tutaj do wyłącznej dyspozycji. Prosiliśmy też o jakby też możliwość drukowania pewnych rzeczy, żebyśmy jakby jemu nie zajmowali kwestii, no ale to się jakby nie spotkało z uznaniem większości. Co do minusów. Wiele, natomiast trzy myślę takie podstawowe. Mając jakby to powiedzieć większość w Radzie, nie trzeba słuchać mniejszości. Czyli mówiąc najkrócej, wiele inicjatyw, niezależnie od ich jakby to powiedzieć merytoryczności, jest wielu inicjatyw grupy mniejszości jest po prostu odrzucanych, jakby to być bez dyskusji, tak. I to znowu wchodzimy też w kwestię znowu poziomu niestety czasem nawet kultury, tak? Czyli jeżeli jest jakaś inicjatywa na przykład pani, no to ja mając załóżmy większość, powinienem powiedzieć, dlaczego pani inicjatywa jest jakby to być nieistotna, nieciekawa i po prostu nie znalazła uznania. Tak? Czasem, bardzo często czegoś takiego nie ma, co oczywiście bardzo często prowokuje dyskusje zupełnie niemerytoryczne, zupełne wycieczki osobiste. To muszę się przyznać, że to było dla mnie uderzające na pierwszych latach, czyli po prostu taka buta trochę. Tylko to już schodzimy zupełnie na poziom kontaktów interpersonalnych. To nie chodzi o merytorykę, nie chodzi o partię, tylko po prostu kwestia nawet wychowania. To jest jakby to być pierwsza grupa problemów. Druga grupa problemów to jest wykluczenie informacyjne. To jest to, o czym już wcześniej wspomniałem. Czyli jeżeli pewne kwestie są załatwione, bo wiadomo, że korespondent przychodzi na radę. No kto ma jakby to powiedzieć kompetencje do otwierania kopert i do zapoznawania się? No przewodniczący i zarząd. Tak? Czyli jeżeli przychodzi jakaś informacja, która na przykład... Czyli państwo jako zwykli radni nie mają dostępu do... Mamy, natomiast jest sytuacja taka. Znowu się posłużę pani przykładem. Pani jest przewodniczącą, przychodzi do pani koperta, pani sobie ją otwiera i teraz pani dekretuje do wiadomości radnych albo do ad acta. Czyli my jako radni nie wiemy, że taka korespondencja przyszła. Znaczy my nie mamy mamy wgląd do treści, tylko musimy przyjść powiedzieć panie Jacku, prawda? Czyli panie pracowniku, czy przyszła jakaś korespondencja? A on mówi tak, przyszło to i
prawda? I my dopiero selekcjonujemy sobie, czy coś takiego było. Wiem, że w innych dzielnicach istnieje coś takiego, że przewodniczący na przykład wysyła właśnie w ramach takiego newslettera informacje. Proszę Państwa, przyszło pismo od takiego wydziału w sprawie. Nie streszcza nam, tylko pisze od Wydziału Kształtowania Środowiska w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej inwestycji takiej, takiej, takiej. Więc wtedy dany radny, prawda, no bo ja akurat mieszkam blisko, czy tutaj jakby często bywam, a są radni, którzy jakby to mają troszeczkę większy dystans do pokonania, więc oni jakby to powiedzieć, no nie są zbyt często, są na przykład raz w tygodniu, a jeżeli jest jakaś sprawa taka na szybko, nie wiem, z terminem odpowiedzi 7 dni, no to oni jakby nie biorą udziału w tym procesie korespondencyjnym. No i wtedy, prawda, taki osoba, która czyta ten list, mówi, a dobra, no to jakby to ci nie jest mi na rękę, przykładowo, żeby ta sprawa jakby nabrała do rozgłosu, no więc daję sobie do teczki, jest 7 dni odpowiedź, na pewno nie sprawdzi. Przykład. Ja nie mówię, że tak się dzieje, ale no jest to, mówię, takie wykluczenie informacyjne i mając pewną wiedzę, później na przykład na komisjach, czy na Radzie, jeżeli jest pytanie jakiegoś radnego do przewodniczącego, no to przewodniczący ma jakby dużo większy wachlarz informacji. Czyli jakby to nie jest blokada informacyjna, ale nie ma jakby niemożliwości, czy nie można, no to było jednak już formalnie no, bardzo trudne i wręcz no nie dopuszczam do myśli takiej sytuacji, kiedy jakby to nie są dopuszczeni radni do korespondencji oficjalnej kierowanej na Radę. Okej. Okay. Następne pytanie dotyczy już funkcjonowania komisji. Jeżeli mógł Pan krótko się wypowiedzieć na temat, bo kolejne pytanie dotyczyło już samych radnych. Jak wygląda komisje? Słuchajcie, sytuacja jest taka. No, komisje działają sprawnie, no bo znowu w każdej komisji, proszę sobie zwrócić uwagę na szkoda, że głosowania nie są imienne, bo wtedy byście się zorientowali, czy Państwo byście się zorientowali. Też byśmy chcieli, żeby był imienny, też będziemy starać się. No, że sposób przeprowadzania głosowań, jak będziecie, to też jest zupełnie inna kwestia. Tak? Mamy powtarzane głosowania, nie wiadomo, czy ten głosował za, czy przeciw. No, formalnie jest to niedopuszczalne. Tak? Czyli jeżeli jest głosowanie i ktoś na przykład akurat miał ręce w kieszeni, no to nie może się obudzić za chwilę i poprosić o głosowanie. Musi być to formalnie ponowione. Tak? Czyli znowu problem z matematyką do 21. No, to możemy się śmiać, no ale prawda, jeżeli uważamy, że poważnie traktujemy swoje problemy, no to tak, a jeżeli uważamy, że jest to po prostu wesoły klub, gdzie właściwie wszystko już jest przed radą ustalone, no to mamy taką sytuację. No ale to jest może takie troszeczkę pobardziej na marginesie. Komisje odbywają się, nie można powiedzieć, że jakby to powiedzieć, mamy tutaj jakieś problemy. Merytorycznie zajmują się tym, którym się powinny zajmować, czyli jakby tutaj projekty uchwał czy pewne pisma są dekretowane właściwie. Osoby, które są przewodniczącymi komisji, są osobami, przynajmniej no, ja mogę mówić o tych trzech, których jestem członkiem, są osobami, które jakby to zawodowo, merytorycznie, doświadczeniowo nie mają żadnego związku z przedmiotem prac komisji. Uczą się, no wiadomo, no już jest ponad rok, uczą się jedni bardziej, drudzy mniej. Ale jakby też mając pewność, że w każdym składzie komisji jest większość, która popiera politykę obecnego zarządu, no to tak naprawdę no tutaj nie mają pewnej możliwości weryfikacji. Aczkolwiek komisje, porównując jakby też do działania, czy do funkcjonowania, czy do mechanizmu działania i funkcjonowania samych sesji, działają o tyle pozytywniej, czyli wyżej, lepiej, że tutaj nie ogranicza się czasu przemówień, ponieważ jak sobie zdajecie sprawę, no na sesji mamy jakby te trzy stopnie. 3 minuty, minuta i ewentualnie, jeżeli pozwoli przewodniczący. Prowadzący nie ma takich jakby tych limitów, albo sam sobie ustala, więc jest pewna dysproporcja. Nawet jeżeli powiedzmy prowadzący czy przewodniczący ma wobec siebie w nim kilku radnych, no to jednak mają oni pewne ograniczenie, z czego jakby też skrupulatnie korzystają, czy powiedzmy wtedy, kiedy jest to wygodne. Oczywiście istnieje też takie określenie, na przykład jak przegłosowanie projektu bez dyskusji, czyli wtedy jakby od razu po odczytaniu przechodzimy do dyskusji i bez dyskusji przechodzimy do głosowania, no ale to już powiedzmy jest to kwestia kultury. Więc wracamy do komisji. No komisje rzeczywiście są platformą pewnych rozmów, możliwości wypowiedzenia się, które oczywiście bardzo często jakby nie znajdują odzwierciedlenia w wektorze głosowania, tak? Czyli jakby to z góry, jeżeli mamy zagłosować za czy przeciw, to tak zagłosujemy. Natomiast jest to rzeczywiście platforma wymiany kontaktów, czasem przychodzą mieszkańcy,
co jakby to temperuje pewne nastroje i emocje. Odnośnie mieszkańców, jak ocenia pan zaangażowanie mieszkańców w dzielnicy? W sensie largo, słabo, jeśli chodzi o bardzo słabo nawet, ponieważ w ciągu tych kilkunastu miesięcy, jak jestem radnym, na sesję przychodzili tak naprawdę... Zastrzegam się, że być może mogłem pominąć w pamięci pewne osoby, natomiast w mojej pamięci przede wszystkim są osoby, które są jakby też niezadowolone z obecnych działań i przede wszystkim osoby z okręgów radnych tak zwanych opozycyjnych, bo ja mówię, ja się jakby nigdy nie uszeregowałem w opozycji. Tak? Ja po pierwszej sesji podeszłem do pana przewodniczącego i powiedziałem, że liczę na obecną współpracę. Więc to jakby to my żeśmy zostali niejako uszeregowani i też żeśmy się jakby w grupę nie tworzyli, tylko zostaliśmy w tę grupę jakby dość ubrani, tak? No bo to jednak tak wyszło. Więc generalnie słabo, natomiast nie ukrywam, że jest to, nie wiem czy to będzie przedmiotem jakiegoś dalszego pytania, jest to jakby to jeden też z moich głównych celów, znaczy aktywizacja mieszkańców, bo uważam, że tylko i wyłącznie nacisk mieszkańców jest w stanie spowodować, żeby radni się wzięli do roboty. I mówię to także o sobie, żeby było jasne. A jak wygląda kontakt radnych komisji z mieszkańcami? Tak, radnych komisji? Prawda? Bo chcemy zaktywizować mieszkańców, a jak jest tak. Sami radni. Ale mógł pytać się pani, jak wygląda mój kontakt? Czy wygląda... Generalnie, jak pan ma kontakt z swój własny radnych jako całości, komisji, czy ma kontakt z mieszkańcami? No więc jeśli chodzi o radnych, znaczy jeśli chodzi o radnych innych czy komisji, moja odpowiedź brzmi nie wiem. Ponieważ albo inaczej, nie wiadomo mi nic na ten temat, bo ja jestem radnym, ale także jestem mieszkańcem. Tak? Nie wiadomo mi nic na ten temat, żeby komisja jako ciało, czy te komisje, których jestem członkiem, występowały z jakimś, nie wiem, inicjatywą, apelem do mieszkańców, ale takim powiedzmy aktywnym, nie powiedzmy poprzez zamieszczenie w gazecie, no bo Gazeta Bronowicka moim zdaniem jest słabym, słabą platformą kontaktu, no to ona tak naprawdę zdaje sprawę z pewnych działań, a nie uprzedza pewnych. Choć nie zawsze. Lepsze to niż nic, jasne. Oczywiście są pewne jakieś wywieszki, apele, natomiast na ile one są skuteczne, na ile one aktywizują, musimy twierdzić, że bardzo słabo. Znaczy ja uważam, że tylko i wyłącznie bezpośredni kontakt, przede wszystkim... to pewnie wiem, czy wasz projekt to obejmuje. No musicie zapytać mieszkańców, czy na przykład mieszkańcy wiedzą, kto jest ich radnym. Wiedzą na przykład, jaki numer okręgu ma na terenie jakiego numeru okręgu funkcjonują. Jaki jest, nie wiem, telefon, mail, jak wygląda ich radny. I to oczywiście dotyczy na przykład tak samo strażnika rejonowego, czy policjanta, który jest odpowiedzialny za ich okręg. No, mieszkańcy są, jakby to powiedzieć, słabo zaktywizowani, nie aktywizują się, no i mamy taki marazm. Więc uważam, że tylko i wyłącznie bezpośredni kontakt angażowany, bo mieszkańców też trzeba trochę pociągnąć. No. Czyli jeżeli pokazuje im się, że mają na cokolwiek wpływ, albo mogą mieć, albo jest osoba, której się coś chce, no to wtedy to, prawda, no, pociąga jakieś działania, czy może pociągnąć. Jak się ja kontaktuję? Tak, to w tym momencie mogę być tak. Znaczy, szkoda, że nie przyniosłem swojej ulotki wyborczej, bo tam były cztery główne cele i w jednym z nich było stworzenie takiego newslettera dla mieszkańców, czyli parę tygodni po wyborze zorganizowałem spotkanie. Przede wszystkim przedstawiłem się, pokazałem się, przekazałem swój mail i telefon. Jakby to ci pokazałem główne swoje cele, które ja zaobserwowałem. Zapytałem się, jakie są problemy z punktu widzenia mieszkańców. Puściłem listę, na których mieszkańcy wpisywali swój adres mailowy i ja powiedziałem, że tworzymy newsletter, który będzie służył do trzech rzeczy. Wysyłam programy sesji komisji projektu uchwał. Informuję na przykład o akcji wystawka, nie wiem, że będziemy na przykład instalować kosze na śmieci, gdzie chcecie, żeby one były, że będą zmiany w komunikacji miejskiej. No, te rzeczy, które się na przykład pojawiają w gazecie bronowickiej, tylko wiadomo, że mail działa w pół sekundy, a gazetka w pół miesiąca.
To jest druga rzecz. No i trzecia, mieszkańcy też mogą, prawda, na tym napisać. No, sprawa może nie związana z pełnieniem mandatu, no ale coś takiego się przydało. Pani z ulicy Wiedeńskiej zginął pies, kot. Tak? No to co? No to wysyła do mnie zdjęcie kotka i szukajcie kotka. Nie? Kotek się akurat sam przyszedł, nie mieszkańcy go znaleźli, no ale, ale szereg mieszkańców na przykład, proszę pana, dziękujemy za to, że coś takiego pan zrobił, nie? Fajno, działa, działa. Teraz mamy sprawę z samochodami nauki jazdy, które nas tutaj atakują w ilościach niezliczonych. Organizujemy spotkanie. Mieszkańcy mówią, proszę pana, zaobserwowałem, że na przykład, nie wiem, LK stoi, palą papierosy, rzucają. Tak, mamy argument, żeby, prawda, to. LK na przykład, wydaje się, że na przykład jest tam dwóch kursantów, a powinien być tylko jeden. Różne obserwacje. Oczywiście czasem mieszkańcy się, przepraszam, zwracają z problemami, które albo, na których albo ja nie mam wpływ, na rozwiązanie ich nie mam wpływu, albo po prostu no, z głupotami. No ale jakby to powiedzieć, to o to chodzi. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, więc tak, ja wyszedłem jakby z krokiem do przodu, słuchajcie, jestem, macie do mnie kontakt, jak się coś dzieje, lampa nie działa, dzwonicie, działamy, tak? Ale z drugiej strony ja też trochę cytuję na mieszkańców, wysłałem im właśnie fotografie, telefony, maile do strażnika rejonowego, do służb, które kontrolują oświetlenie, do nie wiem, regulamin lamusowni, żeby naprawdę nie wyrzucali tych kanap, tak? Tam za Wiedeńską mamy taki teren zielony, więc pewne rzeczy jakby na początku pokazałem, jak można zrobić, ale później powiedziałem, słuchajcie, nie działa wam lampa, nie dzwońcie do mnie, macie telefon, zadzwońcie, ten, prawda, ten telefon złe działa 24 godziny na dobę. Nie, no ja jestem osobą młodą, no nie na osiedlu, czy mówię ogólnie nie na osiedlu, ponieważ jakby mój okręg 3/4 mieszkańców to jest to osiedle, on jest tu nieco szerszy, co też pewne problemy oczywiście logistyczne sprawia, bo co innego jest, jak się ma blok, no bo wtedy można oblecieć mieszkańców w południa, no mnie jest to trochę więcej, no ale na przykład w Mennikach to pewnie już jest dni. Więc u mnie większość osób stanowią osoby starsze. Znaczy, mówiąc krótko, w wieku emerytalnym. Więc oczywiście dostępność, znaczy to korzystanie z maila, no nie jest na takim poziomie. No, ja mam ponad 1024 osoby mam w okręgu. Znaczy, może tak, osób uprawnionych do głosowania, no bo... Więc ja mam w tej chwili w tym swoim newsletterze mam 100 osób. Więc jeżeli określimy, że powiedzmy sobie jedno mieszkanie, jedno gospodarstwo obsługuje 2-3 osoby, no to powiedzmy sobie, że jest to jakaś ilość, która pozwala na rozważanie pewnych problemów. Oczywiście nie są to wszyscy. A jak pana zdaniem przebiega współpraca dzielnicy z Radą Miasta i dalej z Urzędem Miasta Krakowa? Ja znowu są dwa poziomy, no bo ja mogę powiedzieć o swojej współpracy, mogę powiedzieć o współpracy dzielnic. No dzielnica musi współpracować, no nie ma wyjścia, tak? Przewodniczący jest radnym miasta, no więc musi współpracować z radnym miasta. Tu akurat jest szereg pozytywów, bo na przykład dwie ulice, bardzo drogie, zostały, jak rozumiem, dzięki inicjatywie pana przewodniczącego, wpisane do budżetu miasta, zdjęte z listy do realizacji dzielnicy, dzięki temu się uwolniło pieniądze na realizację innych dzielnic, innych ulic, nie? Więc jest to jakby ewidentny, pozytywny przykład na lobbying w Radzie Miasta, czy na udaną współpracę. Więc jest jakiś plus. Więc tak jak mówię, jakby to ja nie krytykuję generalnie działań, tylko no, widzę plusy, widzę minusy. Współpraca z urzędami wydaje się, że też w miarę dobrze. Tutaj oczywiście znowu wracamy do problemu, czy nie może być lepiej. To znaczy, czy jeżeli robimy wąsko, to czy to jest wystarczająco dobrze? Czy nie moglibyśmy jakby też nie tylko reagować na pisma, opiniować pisma wydziałów, prawda, organów prezydenta miasta Krakowa, czy nie możemy na przykład sami wychodzić z inicjatywami? Czasem wychodzimy, może moglibyśmy szerzej. Zwłaszcza, że dzielnica, jak sobie zdajemy sprawę, ma głos opiniujący, nie może wydać negatów do pewnych decyzji. A nie może, jak chce, to by może mogła. Natomiast ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, ja oceniam współpracę z rządami bardzo dobrze, to może bym powiedział za mocno, ale co najmniej dobrze. To znaczy, jeżeli się dzwoni jeden dzień, drugi, trzeci, troszeczkę się tam ich tłamsi i wiadomo, że się przedstawiam jako radny, no nie jako mieszkaniec, tak? Więc troszeczkę widać, że urzędy inaczej usztywniają się może, ale tak pozytywnie na takie rzeczy. Więc mogę powiedzieć, że współpraca z urzędami jest naprawdę na dobrym poziomie, spotykam się z pozytywnym odzewem, no po prostu się udaje
pewne rzeczy zrealizować. No jest dziura, no to dzwoni się tam tydzień, no wreszcie załatają. Właśnie, znowu te kosze na śmieci. Cały czas o nim wspominam, bo to naprawdę mieszkańcom pomaga. Znaczy przede wszystkim te kosze na przeodchody, bo tu jest bardzo dużo psów. Tak, mamy 7 koszy na osiedlu, więc zresztą możecie przyjść zobaczyć. I prawda, dzwoniliśmy. Ta sprawa wystartowała w styczniu zeszłego roku, w czerwcu zostały zainstalowane. Tak, działa. Więc Zikit znowu nie jest taki zły, jak się o nim mówi. Na to spotkanie z prawie jak przychodzi dyrektor. No, ja jestem szeregowym radnym, mógłby wysłać drugiego inspektora. Więc też jakoś doceniają, więc ja nie mam negatywnego stosunku w urzędzie. Być może dlatego, że no, sam kiedyś pracowałem przez kilka lat i może troszeczkę lepiej niż przeciętny człowiek się orientuje w strukturze i wiem, że jeżeli się dzwoni, to trzeba się przygotować na to, że delegują sprawę do 5-10 osoby. Chciałabym jeszcze wrócić do partii politycznych. Czy według Pana one mają wpływ tak dokładnie tutaj w dzielnicy Bronowice? Znowu nie umiem Pani powiedzieć. Nie umiem Pani odpowiedzieć. Jakby to nikt tutaj z flagami partyjnymi nie przychodzi na radę i jakby nimi nie wymachuje. Natomiast no, zresztą mówimy sobie szczerze. No i ja mam pewne sympatie polityczne, które nie są, myślę, dla wielu osób tajemnicą. No i nie wykluczam tego, że jakby to powiedzieć pomimo, no przepraszam, no, znowu może będę nieskromny, no dość, myślę, mocnych kompetencji. No, choćby poprzez pracę w urzędzie, poprzez funkcjonowanie na uczelni. No na przykład zupełnie nie jestem wciągnięty, nawet nie mówię w pracę komisji, ale w jakiejkolwiek, na przykład, nie wiem, przygotowanie uchwał albo konsultacje. No, więc mogę się tutaj doszukiwać, nie chcę być złośliwy, bo to nie o to chodzi, ale no być może to na przykład to zadecydowało, tak? Natomiast mówię, bezpośredniego nacisku jakiejś partii, jakiejkolwiek, nie widzę. No i to uważam za pozytyw, bo uważam, że jakby ten poziom Rady Dzielnicy, nawet Rady Miasta, powinien być z tych konotacji partyjnych i z tych tematów partyjnych, czyli ogólnopolskich, warszawskich, wolny. A jeszcze teraz tak odnośnie dzielnicy Bronowice. Co według Pana się teraz tutaj dzieje ważnego? Jakie są najważniejsze potrzeby? No Jezu, znowu bardzo szeroko. Coś tak. Co się dzieje? Czy, no ale no, to są jakby dwie różne rzeczy. Co się dzieje, czy coś powinno się dziać? Co się dzieje, ale jakie są potrzeby, bo na przykład czy to, co się może teraz dzieje, czy to jest, tak powiem, relewantne do potrzeb, czy może nie? No więc odpowiedź na ostatnie Pani pytanie, nie. To znaczy, uważam, że zdecydowanie powinno się dziać więcej. Ja akurat jestem gorącym patriotą lokalnym i uważam, że jest to najlepsza dzielnica Krakowa, która wymaga szczególnej ochrony, pieczołowitości i zabiegów. Podobnie jak dzielnica Zwierzyniec. No, jeżeli się zapytamy przeciętnie o Krakowie, nie da. I myślę, że nie tylko Krakowie, ale także mieszkańca Małopolski i Polski, jeśli ma orientację w dzielnicach Krakowa, gdzie by chciał mieszkać, to daje sobie głowę obciąć, że zachodnia część Krakowa, tak zwana zielona, będzie wybierana jako na pewno pierwsza z trzech, tak? Poza Starym Miastem, ewentualnie jakimiś takimi enklawami luksusowymi w innych lokalizacjach Krakowa. Więc jeżeli wychodzimy z takiego założenia, że ta dzielnica jest w pewien sposób wyjątkowa nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla ludzi z zewnątrz, no to wymaga ona szczególnego podejścia i naprawdę bardzo, bardzo mocnych działań. Bo można powiedzieć, że tak, tu się nic nie dzieje. To jest oczywiście plusem, tak? Nie mamy jakichś, powiedzmy, problemów kryminalnych, nie mamy problemów, nie wiem, kibicowskich, nie mamy problemów z zanieczyszczeniem środowiska, nie mamy oczywiście, powiedzmy sobie, takich grubych problemów. Ale właśnie na tym polega wyjątkowość tej dzielnicy. Dlatego, tak mi się wydaje, ludzie tutaj chcą myśleć, bo jest cisza, spokój, trochę zieleni. Jakby dość nieco na uboczu, ale relatywnie blisko do centrum. Niezła komunikacja, w przeciwieństwie do Zwierzyńca, gdzie jest tragiczna. No tam tak naprawdę no jest tylko autobus. Tutaj mamy rzeczywiście bardzo wydolną komunikację autobusową i tramwajową. Także jeżeli wychodzimy z takiego punktu widzenia, a wydaje mi się, że z takiego punktu powinniśmy, czyli jakby to powiedzieć
kochamy teren, którym się zajmujemy. Tak? Być może emocje nie są najlepszym doradcą, ale wydaje mi się, że tylko to, co te elementy, których wartości jesteśmy w stanie docenić, których doceniamy, umiemy odpowiednio pielęgnować. Więc uważam, że po prostu troszeczkę za wąsko działamy. Mówimy my, bo ja także, prawda, płynąc w tym prądzie, no płynę za wąsko. Tak? Czyli uważam, że troszeczkę jesteśmy administratorami, a nie działaczami w tym pozytywnym sensie znaczenia tego słowa. Czyli jak administrujemy, to znaczy odpisujemy na pisma, robimy pewien plan, taki minimum. Natomiast myślę, że powinniśmy nie tylko identyfikować problemy obecne, ale także przewidywać możliwość wystąpienia w przyszłości. Tak? Czyli wydaje mi się, że od radnych powinno się właśnie tego wymagać. Nie tylko jakby to, bo czasem także na przykład ulegamy mieszkańcom, którzy mają, jakby to powiedzieć, swoje potrzeby, czy realizują punkt widzenia niekoniecznie zgodny z interesem dzielnicy, a także miasta. Także radny powinien być także weryfikatorem takich rzeczy. Co się dzieje istotnego? No, mamy na przykład do czynienia od kilku miesięcy, no, na początku był ten program, projekt remaszczotyzacji. No, na przykład przedstawiciel naszej dzielnicy nie uczestniczył w bardzo istotnym spotkaniu, które dotyczyło, a przepraszam, uczestniczył, ale nie zabrał głosu, on może w ten sposób, no, czyli podpisał, tak? No, wydaje mi się, że to było no, faux pas, no, jeśli, no, jak nie bardziej. Wydaje się, że tak samo polityka, być może się skupiam na elementach, w których ja się mocniej orientuję, no bo jakby to wychodzę z założenia, że się wypowiadam na tematy, które, na których coś mogę więcej powiedzieć. Polityka przestrzenna. No, no jeżeli znowu dzielnica Bronowice jest tą dzielnicą, gdzie wiele osób chce realizować swoje potrzeby mieszkaniowe, no to powinno je realizować na poziomie co najmniej dobrym, a taki poziom może zrealizować dobrze ułożone prawo miejscowe, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bo studium akurat tutaj nas w jakiś sposób chroni, natomiast no, dobrze wiemy, że decyzje budowlane nie są zgodne ze studium, no i niestety mamy sytuację, jaką mamy. Pewne osiągnięcie na tym polu też mamy. No, w tej chwili zostały przyjęte przez Stadę Miasta Krakowa szereg planów pod nazwą Młodówka Królewska i tam dalej. Więc to jest jakiś plus. Natomiast no to jest parę procent skali dzielnicy. Natomiast dzielnica powinna być znacznie bardziej chroniona przed chaotyczną zabudową, ponieważ no, chaotyczna zabudowa zabija charakter dzielnicy. To, co się dzieje w tej dzielnicy, to jest po prostu jeden wielki skandal. I nie porównuję jakby atrakcyjności tych dwóch dzielnic, natomiast no, Bronowice też mają co chronić. Tak, czy zrealizowałem jego pytanie? Tak. Dobrze. I jeszcze odnośnie pytanie o budżet partycypacyjny. Czy słyszał Pan o nim? Czy ewentualnie... Budżet partycypacyjny? Tak. Znaczy... Chodzi o pewną pulę pieniędzy, która mogła być wykorzystana przez mieszkańców bezpośrednio. Za pośrednictwem. Aha, wiem. Wiem. Coś takiego już widział słyszałem. Pan możliwość prowadzenia go na przykład w naszej dzielnicy tutaj? Czy są przeszkody ku temu? Nie, no znowu to są plusy i minusy, tak? No bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że... Znaczy, może tak. Myślę, że idea tego wynika z braku zaufania mieszkańców do radnych albo z braku poczucia przez mieszkańców możliwości bezpośredniego wpływu na radnych. Bo oczywiście możemy zacząć od tego, dlaczego na przykład frekwencja przywyborów, bo ile u nas była 12,5%, tak? No więc... No, no co to jest? No, to jest sondaż. No, to nawet nie jest próba sondażowa, nawet gorzej. No? Więc to jakby to powiedzieć, zaczynamy od tego, ale to znowu zaczynamy od tego, czy to radni powinni aktywizować mieszkańców, czy mieszkańcy radnych. Uważam, że prawda, obie strony powinni się aktywizować. Nie umiem powiedzieć jednoznacznie, no bo widzę plusy, widzę minusy. No, widziałbym na przykład realizację na przykład, nie wiem, zagospodarowania jakiejś działki, która leży odłogiem od kilku miesięcy i na przykład, no nie wiem, radny czy radna sobie nie radzi z tym tematem, no i mieszkańcy dysponując pewną kwotą, na przykład kupują tam krzewy, sadzą trawę i na przykład też pomagają w jakichś tam pracach, tak?
fajnie. Ale widzę też na przykład jakiś pomysł biegunowy, czyli na przykład mieszkańcy, nie wiem, grodzą jakiś teren, ponieważ, prawda, jest jakiś konflikt między mieszkańcami, prawda? A na przykład tych, którzy chcą ogrodzić, jest więcej, no bo mamy demokrację, więc oni jakby wygrywają. Więc jakby to powiedzieć, hasło nie jest mimo, że obce, natomiast jakby nie słyszałem o jakichś formalnych działaniach, które by miały na celu wdrożenie tego w Krakowie. Już ostatnie pytanie. Czy pana zdaniem dzielnica powinna mieć odrębną osobowość prawną? Czy to by pomogło? Tak. Znaczy, podstawiony pod ścianą, gdybym kazano powiedzieć tak czy nie, powiedziałbym tak, ale. Znaczy, tak na pewno, ponieważ no, osobowość prawna umożliwia uczestnictwo na przykład w postępowaniach w sprawie decyzji administracyjnych, tak? Tak, stowarzyszenia. W tej chwili trzeba to formalnie przeprowadzić nieco w inny sposób. To na pewno właśnie wzmacnia głos radnych, jeżeli by chcieli, no bo znowu samo jakby z siebie to nic nie daje, tak? Znaczy jesteśmy osobowością prawną, no ale co? No możemy się zadłużyć, tak? No ale po co, nie? No ale, więc to jakby to, sama osobowość prawna nie zmusza do pewnych działań. Oczywiście można się zastanowić, czy bez osobowości prawnej radni by nie mogli pewnych rzeczy robić, mogliby, no ale oczywiście osobowość, jeżeli by chcieli, to ułatwia. Więc znowu, to jest jakiś sposób do osiągnięcia jakiegoś celu. Jeżeli chcemy, możemy. Jeżeli nie chcemy, no to nie musimy, no to nie robimy. Pytanie było, czy powinny mieć? Powinny. Tak, więc myślę, że tak. Oczywiście niesie to ze sobą pewne zagrożenia, te, o których mówiłem, tak? Czyli to powoduje, że no, mogą podpisywać, jak rozumiem, pewne umowy, zobowiązania, no, które niekoniecznie na przykład będą obciążać personalnie osoby, tylko na przykład radę jako ciało, tak? Czyli kiedy mamy znowu problem z kadencyjnością, ja się załóżmy zadłużę, no przyjdzie następny, już nie będzie, on będzie sprzątał po mnie. Natomiast czy tak, czy nie? Tak. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo Panie Łukaszu za taki obszerny wywiad. Pojeździliśmy się 45 minutach, także... O, zawsze jest kwadrat akademicki. Superowo, no. Optymalnie. No. Rozmawiając z Panem Łukaszem, nikt nie chce kształcić Pana... W chwili niepopławskim. Tak jest. Katarzyna. Mittelstedt. I Mateusz, proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Super. Jeżeli będą jakby potrzebne jeszcze jakieś...